29 dzień kwietnia, środa, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Stowarzyszenie Fotograficzne Kamera obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji odbędzie się specjalna edycja dorocznej wystawy fotografii, które dotąd odbywały się w Muzeum Ceramiki. Bolsawieckie Stowarzyszenie Fotograficzne Kamera powstało w sierpniu 2010 roku, skupiając miejscowych pasjonatów fotografii o różnych doświadczeniach, technikach fotografowania i preferowanej tematyce. Już kilka miesięcy później, w styczniu 2017 roku, odbyła się pierwsza wystawa tego środowiska. Współczesna fotografia dzięki technice, która, dzięki technologii, która stała się dostępna i jest jakby stosunkowo, powiedzmy, łatwa do zaprezentowania, stała się swoistym festiwalem wrażliwości. Doroczne wystawy Stowarzyszenia Kamera stały się tradycją. Początkowo odbywały się w galeriach Bolesławskiego Ośrodka Kultury, a od kilku lat w salach wystawienniczych Muzeum Ceramiki. Doroczne wystawy i wystawy okazjonalne nie wyczerpują jednak aktywności stowarzyszenia. W tym czasie jego członkowie zorganizowali też wiele konkursów fotograficznych, warsztatów i uczestniczyli w międzynarodowych projektach kulturalnych, w tym w polsko-czeskim z fotografowami z Trutnowa. Cieszymy się na besedy, które będą wieczór, będziemy coś, nie wiem, coś nowego człowiek dozwie, ale znowu opakuję, pierwsze dla mnie jest ten kontakt z tymi ludźmi. Ja jestem fotografem 50 lat. A tak co, nie co nowego, ja nie że wszystko umím, ale to jest tak o preferencjach. A dzisiaj te preferencje dla mnie są ty ludzie, niż ta fotografia. Zawsze takie spotkania są fajną okazją do integracji środowiska. Braliśmy udział w podobnym spotkaniu w Jeleniej Górze, gdzie też była grupa polsko-czeska, myśmy tam reprezentowali Bolesławiec i stąd się też narodził pomysł, żeby spróbować przenieść na nasz grunt pewne rzeczy, które miały miejsce przy tego typu warsztatach, zarówno w Czechach, jak i w Polsce. Rocznicowe obchody kamery ma uświetnić w tym roku kolejna wystawa doroczna, ale tym razem w związku z epidemią w formie wirtualnej. Można już ją oglądać na witrynie internetowej stowarzyszenia kamera.bolesławiec.pl. Z kolei na YouTubie można obejrzeć filmik, który prezentuje wystawowe fotografie. Stowarzyszenie Kamera skupia obecnie około 50 fotografów. Głównymi jego celami są popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków do twórczych działań. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Kolejny raport o stanie epidemiologicznym na Dolnym Śląsku mówi o 1461 osobach, które mają potwierdzone zachorowanie na COVID-19. Stanowi to już 12% całej populacji Polaków chorych na tę chorobę. Kwarantanną objęte są 4904 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 1203. Hospitalizuje się natomiast 329 osób. Dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, uzależnienia, przemocy w rodzinie, dostępne są w Bolesławcu bezpłatne możliwości uzyskania pomocy w formach finansowanych z budżetu miasta Bolesławca. Świadczą je punkty porad psychologicznych w bolesławieckich instytucjach i organizacjach społecznych. Pełną listę tych miejsc można znaleźć na witrynie internetowej Urzędu Miasta oraz na witrynie naszej telewizji. Urząd Miasta Bolesławca poinformował, że od początku maja opłaty na rzecz gminy miejskiej Bolesławiec będzie można uiszczać w punktach kasowych na terenie miasta. Będą to punkty kasowe w agencjach PKO BP SA, które mieszczą się przy ulicach Grunwaldzkiej, Zgorzeleckiej i przy Alei Tysiąclecia. Przedłużony został termin składania dokumentacji zarejestrowanych grantobiorców w ramach projektu wymiany pieców Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin zachodniego obszaru interwencji. Chodzi o grantobiorców z Bolesławca, którzy będą mogli to zrobić do północy 15 maja tego roku.
Maseczki ochronne i rękawiczki to obecnie artykuły, których używa się w ogromnych ilościach. Zużyte stanowią też teraz spory segment odpadów komunalnych. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie one powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane, nie do żadnego innego. Najlepiej spakować je w worek i taki cały pakunek wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Marszałek województwa dolnośląskiego zaapelował do premiera Rzeczpospolitej o otwarcie ruchu granicznego oraz zniesienie obowiązku kwarantanny dla dolnoślązaków pracujących w Czechach i Niemczech. Obecnie ten mały ruch graniczny jest praktycznie niemożliwy. Uwolnienie go byłoby zaś czynnikiem stymulującym gospodarkę po okresie jej zamrożenia. Po wydarzeniach zapraszam na program o powstającym w Bolesławcu laboratorium do testowania na koronawirusa. Potem nadamy zaś dwa programy z cyklu prezentującego nasze archiwalia. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Lodziarnia Pączkarnia Marceli. Zaprasza! Posiadamy ciepłe pączki, świeże lody z odbiorem własnym i na dowóz. Nie czekaj! Zadzwoń pod numer 502 959 234. Lodziarnia Pączkarnia Marceli. Osłodź sobie dzień!